Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Eldarii. Zaczynamy odcinek 10. Pod tytułem Melancholia, jeśli pamiętam dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że to będzie odcinek taki spokojniejszy, bez misji. Tak jak nam tutaj opis obiecuje, że to będzie czas na poznanie członków straży i nowe znajomości, więc liczę na to, że w końcu mój romans, już w sumie sama nie wiem z kim. Boże, to okropnie wygląda, jakbym była jakaś wiadomo jaka, że romans, byle z kim, byle, nieważne z kim, byle romans. Nie, tak wcale nie jest. Moje serduszko nadal należy do Valkyona, ale on ostatnio bardzo je stratował i cóż by więcej powiedzieć. Wy zresztą sami widzieliście, nie muszę nic mówić. A, zakończyliśmy odcinek na tym, że ktoś pukał do naszych drzwi. Aha. Aha, bo dobra, to jest końcówka tamtego odcinka. Gdy odgoniłam od siebie złe myśli, postanowiłam zmienić ubranie na, powiedzmy, nieco bardziej świeże. Podeszłam do drzwi. Ktoś zapukał, zanim zdążyłam wyjść. Właśnie, więc w sumie, jak mi Lilka mówi już takie rzeczy, że zmieniłaś ubranie, to ja myślę, że też zmienię, bo no, jak na imprezę to wyglądamy średnio, chyba że tematyczną, ale Halloween już dawno było, więc zmienimy coś takiego na coś takiego bardziej imprezowego, chociaż to nie jest jakaś tam oficjalna kolacja, bo nikt mnie nie zaprosił, jakby mnie Wal zaprosił na kolację, to bym się odpicowała, no ale myślę, że tutaj też warto jakoś wyglądać. I zmienię. Dobra, bieliznę założymy. Założę tę, bo ona nie ma ramionczek z tego, co widzę. Nie da się w dół. Nie ma ramionczek, więc będzie fajnie nam do jakiejś sukienki pasować. Albo kolei tatuaże. A może coś wezmę, bo będzie z dużym dekoltem sukienka. Znaczy, tak myślę, bo nie pamiętam dokładnie, jakie sukienki mam. Ale tatuaż będzie fajnie wyglądał. Usta. W sumie to bez różnicy jakie. Tam się śmiałam. Uśmiechałam. Więc może być. W ogóle strasznie mało ust tych mam. Nie wiem, dlaczego mój chowaniec nie chce mi ust przynosić. Dziwne. Oczy. Na pewno nie te wypalone. Jakie by tu oczy... Może te zdziwione. No, wezmę te zdziwione. Myślę, że Lilka miała ostatnio dużo okazji do zdziwienia, więc w sumie będą pasować włosy. Nie chcę się na imprezkę ubrać. W ogóle, a może... Ej, fajnie wyglądam. Może te? Białe? Białe, będę pasowała do Valkyona. Zobaczy, że przefarbowałam włosy na jego kolor. Na pewno będzie zadowolony. Kerosuki? Czy Kero maczą w palce w mojej fryzurze? Ale dobra, ty zostawię włosy. Dobra, nadal się nie odczepiłam jeszcze od Valkyona. A co to było? W ogóle pończoszki? Podwiązki. Czemu nie? Możemy mieć podwiązki. A to było jako skarpetki. Buty? Sandały? Czy to są w ogóle sandały? Nie widzę, żeby tam było coś więcej niż pasek. Ale powiem Wam, że całkiem się nieźle komponują do tych podwiązek. W sensie, w sumie spoko to wygląda. Więc niech tak zostanie. Spodnie nie, akcesoria na dłonie, bo będziemy sukienkę mieć. Dobra, do tego wrócę. Do akcesoriów, ale najpierw sukienkę wybierzmy. Co ja tu mam? To jest... Ta pierwsza, zwykła, to nie, coś ładniejszego. Ta to nie kojarzy mi się z tą, z tym drzewem. Nie, to może lepiej nie. Ej, chyba, że to byłoby, wiecie, trofeum myśliwskie. Lilka sobie wzięła część jej pozostałości. Tak. Nie, chciałam wyjść. Dobra. Nie zakładamy tej sukienki. Dobra, na razie zapiszę. Ta w sumie
W sumie. Jakiś inny kolor. Ta mi się podoba. Dobra, niech będzie ta sukienka. Powszechny, ale fajnie to wygląda. A co to jest? O, nie wiedziałam, że taką sukienkę mam. Musiałam niedawno ją zdobyć, bo nie pamiętam jej. Ale nie, zostawię tę. Fajnie się komponuje w ogóle do włosów, w ogóle ładnie wyglądamy. Zachwyci mnie Valkyona. Nie oprze się nam. To były akcesoria na dłonie. Czy coś mi pasuje? Łańcuchy, tak na pewno. Dobra, myślałam, że to inaczej to trochę wygląda. Tutaj coś delikatnego, pierścionek. Może być. A to co to jest? Na ramienniku znania? Aha, to przy poprzednim odcinku to było na miniaturce. No dobra, to odpuścimy sobie. A to? Bransoletki. Fajne, ale na sukience to średnio wygląda. Znaczy, na sukience fajnie to wygląda, ale... no to tak nie powinno być. No jak wezmę płot, to nie będzie widać. Spoko. A niech będzie. A czemu nie? Dobra, już starczy. Znowu będę wyglądała jak choinka. Rękawiczki. Nie, chyba nie. Też to nieźle wygląda. Dobra, nie będzie. Wieszona jak choinka znowu. Naszyjnik. Mam już tatuaż. Ale może coś jeszcze? Nie, to nie. Tego w ogóle nie mogłam założyć. To było dziwne, pamiętam. Nie chciało mi zapisać, więc nie będę na razie kombinować z tym. Nie, tatuaż już jest... Chyba zapewniam. A chociaż... Chwila. No, to prawie wygląda jak od kompletu. Więc jednak wezmę coś takiego. Dobra, zapisane. Jednak nie. Już mówiłam, że będę jak choinka, to będę jak choinka. Czy chcę jakąś szczepeczkę? Spinka. Wow, jak słodko z tą spinką wyglądam. To diadem jakiś? Biżuteria, diadem. No, fajnie. I w ogóle ta korona, ej. Chociaż... Nie, może nie. Chociaż... Jestem twoją królową, Valkyonie. A może kwiaty we włosach? Nie, ta spinka jest już urocza, ale... Nie wyróżnia się za bardzo. No ale to nic, jest ładna. Niech będzie. Na twarz. O, to nie będzie widać tego. No może nie. Oj, nie, dobre. Piórka? Że co, że ja to w zębach trzymam? Nie wiem, nie widziałam tego. Ale dziwne. Nie, do nosa nie będziemy wsadzać. Nic. Może kolczyki po prostu z różami. O, ładnie pasuje. Dobra. Tło? No właśnie, tło może zmienię, ale... No, nie imprezujemy przy kiosku centralnym. Nie pasuje to. Kryształowa sala? No, też średnio. Kurczę, nie wiem co. Może tu stuletnia wiśnia? Niech będzie stuletnia wiśnia, nie mam tła stołówki, gdzie się umówiłam z chłopakami, ale niech będzie, w sumie pasuje. Może zrobimy jakiś piknik na dworze, że będzie miło. Pasek? Chyba nie będzie pasował, a co to? Aha. No w sumie, ale nie, ja już jestem, mówię, obwieszona jak... A taki Natalię? W sumie jest czerwony?
Ej, pasuje, tak, no gorset, tak? Pasuje, niech będzie. Chociaż, dobra, niech będzie. A jeszcze zobaczę tylko kartę. Ale nie, niebiesko nie będzie pasować. Dobra, niech będzie tak. I atmosfera? Nie, atmosferę to zrobimy same. Dobra, zapisana Lilka, wyglądasz super. Mam nadzieję, że w guście Valkyona. Chociaż patrząc na Ikar, a wydaje mi się, że mają się ku sobie, no to wyglądamy bardzo niepodobnie. Ale mam nadzieję, że gust Valkyona jest dość szeroki i obejmuje również mnie. Ktoś zapukał, zanim zdążyłam wyjść. No i kto tym razem odwiedzi moją sypialnię? Kto tam? Wyszłam z pokoju. Nikogo nie ma? Lilia? Chron? Chron, co ty tutaj robisz? To nie ja, to ja się nie dla ciebie stroję. Muszę z tobą porozmawiać. Chodzi o raport i to wszystko, co się stało później. Co masz na myśli? Naprawdę dobrze przemyślałem, czy cię za to obwiniać, czy nie. Ojej, serio, w takim momencie, kiedy ja się szykuję na randkę. Z trzema chłopakami. Rozumiem. Nabija się ze mnie, czy co? Cóż, ja... Ty? Nigdy nie powinienem zachowywać się w stosunku do ciebie tak głupio. Słucham? Cóż, no wiesz, krzyczałem na ciebie i życzyłem ci śmierci po tym, jak złożyłaś raport z misji. Nie zdawałem sobie sprawy, że częściowo również ponosiłem za to odpowiedzialność. What? Rzuciłeś na mnie klątwę? Złorzeczyłeś mi? Ty psie. To prawda, nie byłeś zbyt delikatny. Zwłaszcza, że nie starałam się specjalnie na ciebie najeżdżać ani nic. Zwłaszcza, że zbytnio nie pamiętałam wszystkiego, co się wydarzyło. No, najeżdżałam na ciebie nieźle. Niewiele pamiętałam, to prawda, bo nagrywałam po wielkiej, długiej bardzo przerwie. Ale najeżdżałam na ciebie, dobra. Wiem, czytałem. Bleh. Ej, a dlaczego właśnie czytałeś? Sądziłam, że raporty są poufne. Właśnie, ja jego nie mogłam przeczytać. Tak, powinny być. Krom? Jestem trochę zbyt ciekawski. Będę się streszczać. Mimo wszystko jesteś jednak całkiem fajną dziewczyną, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od nowa, budując naszą relację bez żalu. Zakochał się? Zakochany kundel. Słodkie. Powiedzmy, że chcę zakopać topór wojenny. Muszę przyznać, że nic mi to nie da, jak będę się na niego dalej gniewać. Rozumiem, ten cały konflikt między nami zaczynał się robić nudny. Przykro mi, ale nie jestem jeszcze gotowa ci wybaczyć. Aż bez przesady. Ostatnia opcja. Kusi mnie, bo ja lubię takie wybory, ale potem żałuję. Ale nie, myślę, że dużo kosztowało Chroma, żeby przyjść i tak się ukorzyć. No zobaczcie, co on do mnie powiedział, że mnie przeprasza. I naprawdę, takie przyznanie się do winy, no naprawdę jest ładne, więc trzeba to docenić. Dobra. Ulala, będę nieugięty. Nikt nie może mnie nienawidzić. Co? Z kim nie masz żadnych zatargów, co? może z jedną osobą? Ciekawy z kim. Tak? Mam ci narysować? Aha, rozumiem. Odszedł zadowolony. Nie, ja nie rozumiem. Nie wiem, nie znam Chroma. Muszę iść do chłopaków. Muszę iść do chłopaków. Dołącz do chłopaków i napij się z nimi w ogóle. Ale to brzmi... A jak wstąpię po drodze do Miko? Nie ma Miko. Wow. Dobra, wiem, że nic mnie tutaj nie spotka, jak będę sobie zwiedzać. O, mogę zejść do piwnicy. A nie mogłam wcześniej. Czyżby znowu mnie planowali wtrącić tutaj? Wiem, że chodzę bez sensu, że powinnam iść do chłopaków. I że... nic mi to prawdopodobnie nie da, że sobie pochodzę tutaj. No, nie spotkam nikogo. O, a mogę wyjść? A myślałam, że tak się długo ładuje, że... nie mogę wyjść. Myślałam, że tak się długo ładuje, że kogoś spotkam. I znowu mnie przyłapią, że chcę uciekać. Dobra, już idę do chłopaków. Już. Ja też się nie mogę doczekać.
No, jest już biesiada. Gdy przybyłam na stołówkę, nikogo tam nie było. Poza kilkoma członkami straży, których nie znałam. Wystawili mnie? Serio? To dziwne, byłam przekonana, że to tutaj mieliśmy się spotkać. Ej, a może w jakiejś knajpce na mieście? Może powinnam zajrzeć do ich pokojów? Znać chłopaków. Ja mam chyba jakąś obsesję na tym punkcie, ale mam wrażenie, że... Aha, dobra, pomyślałam, że mogę wybrać, do czyjego pokoju chcę zapukać. Zapukam do pokoju każdego z chłopaków po kolei, ale nikt nie odpowiadał. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Rozejrzyj się trochę po kwaterze głównej. Widzicie, miałam nosa, miałam czuja, bo wcześniej się rozglądałam. No i wystawili mnie, co za ancymony. Nygusy. Tutaj Zaryl powinien być, gdzie go, czemu go nie ma. W bibliotece siedzą. Tutaj też ich nie ma. Chcieli świętować, pójść się napić i siedzą w bibliotece. Na pewno Linka. Spóźniłaś się. A? Słucham? Byłam tu przed tobą. Czekamy na ciebie już godzinę. To nieprawda. Byłam tutaj jakieś pół godziny temu. Nikogo tu nie było. Byliśmy tutaj i nie widziałaś nas? Nie. Biegałam po całej kwaterze głównej, żeby was znaleźć. Pukałam nawet do drzwi waszych pokojów. Naprawdę? Ale przecież nigdzie się stąd nie ruszaliśmy. Wkręcają mnie. Na bank mi wkręcają. A dlaczego nie ma Valkyona? Gdzie jest Valkyon? Przepraszam bardzo. Powiem wam, że jego milczenie i jego wzrok mówi więcej niż 1000 słów. Sądzisz, że... Jezu, jaką on żałością na mnie patrzy. Tak, to tak. Jak ten ekran w lesie, o którym mi mówiłaś. Ten, który sprawił, że nas nie widzieliście. Może myliliśmy się, sądząc, że to sprawka Hamadriady. Co oni gadają? Napili się już chyba. Valkyon. Chyba się już napili. No, już Valkyon nie jest taki... Już Valkyon nie jest taki twardy. Już zmiękł. Czyżby mała ziemianka miała jakieś moce? Interesujące. Co? Jakie moce? Lilka, wkręcają cię. Chłopcy podeszli do mnie i poprosili mnie, żebym stworzyła wokół siebie barierę, która sprawi, że stanę się dla nich niewidzialna. Jakby tak było, to mi się zakradała do ich pokojów. Dajcie spokój, nie potrafię robić takich rzeczy. To by było genialne. Czy oni mówią poważnie? Naprawdę nie myślą, że jestem tego zdolna? Nie, wkręcają cię. W ogóle nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie, to niemożliwe. Nie sądzę, żebym miała taką moc. Uważam tak samo jak Ezarel. Genialnie byłoby mieć taką moc, no i zakradałabym się do Valkyona. Naprawdę w to wierzycie? Ale jak niby mogłabym to zrobić? Oni się już upili. Najlepiej będzie, jak zamkniesz oczy, wyciągnij ręce i rozłóż palce. Słucham? Ale oni są... A Lilka taka naiwna. Tak robi Miko, gdy chce posłać ze swoich rąk kulę ognia. Miko potrafi coś takiego robić? Lilka, przecież już widziałaś nieraz, jak Miko się wkurza. Tak, to imponujące. No dalej, spróbuj. Okej. Okay. Dlaczego Valkyon się nic nie odzywa? Nie, nie odzywa się, bo to nie jest jego poczucie humoru, żeby się tak ze mnie nabijać w ten sposób. Ma inne, bardziej wysublimowane żarty. Wyciągnęłam ręce przed siebie, tak jak powiedzieli. Ale robię z siebie... A potem usłyszałam, jak wybuchli śmiechem. No widzisz? Nie mówiłaś o takich anomaliach. Jesteś użyteczna? Aha, papa, Valkyon już wychodzi. Nie słuchaj ich. Możesz być pewna, że 90% z tego, co mówią, gdy są razem, to kłamstwa. Hej, ja nie jestem kłamcą. Ja tym bardziej. Zaraz, chcę ci powiedzieć, że ten ekran nie pochodził ode mnie. Nie było żadnego ekranu, czekaliśmy na ciebie dobre 10 minut. Nie przychodziłaś, więc poszliśmy do twojego pokoju, ale ci tam nie było. Ostatecznie wróciliśmy tutaj. Valkyon, jedyny sprawiedliwy. Jeśli by tak było, to bym was spotkała, poszłam do waszych pokojów. Gdy tylko wyszłam ze stołówki, no minęliśmy się, no. Poszliśmy prosto do twojego pokoju, nie przechodziliśmy koło naszych. Jak wam się to udało? No właśnie, bo droga... chwila. Do mojego pokoju jest przez wasze pokoje. Znaczy w sensie korytarz.
Okej, czyli nie znam jakiegoś przejścia. Przeszliśmy inną stroną korytarza. No tak, to logiczne. Zbytnio przyzwyczaiłam się przechodzić przez korytarz straży. Znowu Walken ma mnie za głupią. A wracając do tego słynnego ekranu, to była na pewno jedna z mocy Hamadryady. O, to dobrze. Chociaż jestem troszeczkę rozczarowana. W sumie i tak nie wiem, co mogłam zrobić z taką mocą. Mimo wszystko jestem trochę rozczarowana. Uspokoiłam się, że nie będę musiała brać na siebie takiej odpowiedzialności. Oczywiście. Dobrze, nie tylko o to chodzi, ale twoja naiwność sprawiła, że chce się mi pić. Podniosłam wzrok ku niebu. Popieram pomysł. Ciężko z wami wytrzymać. Super, że bierzesz to za komplement. Naprawdę masz nierówno pod sufitem. Nierówno, żeby tylko. To nieładnie wkładać mnie do innego worka razem z nimi. Przepraszam, Walken. Nie mówiłam o tobie. Co bierzecie, chłopaki? Zobaczymy, jaki mają gust. Dla mnie piwo. Nie spodziewałam się w sumie, że Walkion zażyczy sobie bardziej wyszukany trunek. Dla mnie grzane wino. Delikatny Nevra. Lilia, sama nie wiem. A ty co bierzesz? Hydromiód oczywiście. Czyli rozumiem miód pitny. Niech się zastanowię. Okej, pójdę zamówić dla nas. Jak się zastanowisz, to podejdź do mnie. Będę przy barze. Zaraz przyjdę. Co chcę, mogę wybrać? Podeszłam do baru w kuchni. Karuto chyba nie był zbyt niezadowolony, że tu jestem znowu. Podaj, Karuto, nalej mi tutaj bimberku. Hej, nie stój tak z rozdziawioną buzią. Przepraszam, nie za bardzo wiem, co zamówić. Co macie? To zależy, co preferujesz. Coś mocniejszego czy coś słodszego? Macie coś bez alkoholu? Raczej coś mocniejszego. No oczywiście, się będę upijać dzisiaj. Mamy duży wybór alkoholi mojej roboty. Ho, ho! Zrobił mi bardzo długi wykład. Na temat tego, co było dostępne w barze, byłam mocno zaskoczona, gdy zdałam sobie sprawę, ile napojów alkoholowych mają do wyboru. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o potrawy, to istnieje tu pewien problem z menu, że tak powiem. Nie wiem, co wybrać. No, dajcie mi. Dajcie mi możliwość wyboru, to wybiorę. Ja bym wzięła szampana. No, otworzylibyśmy jakiegoś szampana, na przykład Wewkiko, ale tak. Akurat do świętowania. W końcu zabiliśmy dryadę, tak? Trzeba świętować. Hello. Niegłupi pomysł. Szklankę grzanego wina. Czyli rozumiem, że to też pewnie zapunktuje u chłopaka. Wezmę to samo co Nevra, poproszę szklankę grzanego wina. Wezmę to samo co Walken, poproszę małe piwo. Czemu wziął małe? Przecież to taki duży chłop. Wezmę to samo co Ezarel, poproszę trochę drobiodu. Powiem wam, jakbym ja miała w rzeczywistości wybrać, to chyba bym wybrała piwo. Nie bardzo lubię, nie bardzo. Co ja chcę powiedzieć, że nie lubię za bardzo wina. Jeśli chodzi o to, to tylko szampana. Wino to ewentualnie może wermut. Może mówię wam o swoich preferencjach alkoholowych. W ogóle ja nie praktycznie nie piję, więc też ze mnie taki pijok, że nie bardzo się co mogę wypowiadać. Piwo? No jak gdzieś jestem ze znajomymi, to chyba najbardziej piwo. Wino? To zostawimy na romantyczną kolację. Hydromiód? Miodu pitnego to tak nie bardzo. Ostatni raz piłam pana o swojej 18. Dobra, podlizujemy się jak zwykle. Karuto dziwnie na mnie popatrzył. Czemu? O co chodzi? Ile masz lat? Powiedziałam mu, ile mam lat. Postawił szklankę na barze, stwierdzając, że jestem już za duża na takie rzeczy. Co? Jak to za duża? A Walkę to ile ma lat? Przepraszam bardzo. To dziwne, spokojnie, dałbym ci 6 lat mniej albo więcej, zależnie od tego, czy dopiero zostałaś. Kretyn! Wzięliśmy szklanki i wróciliśmy do Walkiona i Nevry. Ciekawe, czy zauważy, że wzięłam to samo. O, widzę, że poszłaś nasze ślady. Nasze? Twoje? Tak, stwierdziłam, że skoro wy to bierzecie, to musi być dobre.
Proszę bardzo, na pewno różni się od tego, co znasz ze swojego świata. Ezarel podał mi szklankę. No dalej spróbuj, zobaczysz, że różni się od tego, co pijecie w twoim świecie. Jak to? I skąd to wiesz? No ja myślę, że nieraz był na jakiejś wyprawie w moim świecie i pewnie spróbował naszych trunków. Bo już próbowałem. Napij się, to zobaczysz. Dlaczego pierwsza mam pić? Chcą mi upić. Pełna obaw wzięłam malutki łyk. Odczuwane przeze mnie smaki znacznie różniły się od tego, czego się spodziewałam. Gorycz chmielu wydawała się bardziej wyczuwalna niż zazwyczaj. Czułam ją w każdej części swoich ust. Ale to też zależy, jakie piwo w naszym świecie weźmiesz, tak? Więc... Zaskoczona? Wasze napoje są na tyle nijakie, że ten powinien ci chyba posmakować. Prawda? Cóż, odebrało mi głos. Jak to się robi? Naprawdę mam wrażenie, że smaki są 10-krotnie mocniejsze. Co dla mnie bardzo dziwne. Ej, a może to Karuto dolewa znowu tego czegoś, co do ziemniaka dodał? To dlatego, że tutejsze składniki mają po prostu więcej smaku. A więc potraficie robić napoje z tutejszych składników? No tak, no bo jedzenia nie zrobią. Tak, napoje w tym świecie są robione jedynie na bazie produktów, które tutaj hodujemy. Chociaż ja osobiście preferuję wasz miód. Ten tutaj jest dobry na hydromiód, ale nie nadaje się na kromkę chleba. Jest zbyt słodki. Wieczór upływał w nieco radośniejszym nastroju. Zdałam sobie sprawę, że ich stosunek do jedzenia był dosyć szczególny. Napoje buzowały w naszych głowach, a ja miałam coraz więcej pytań. W rezultacie Ezarel nadał mi sympatyczną ksywkę. Panienka mniam mniam. Przynajmniej wiedziałam, o co chodzi. Dowiedziałam się, że Fery mieli początkowo wiele napojów pochodzących ze starożytnych czasów, które przejęli po swoim przybyciu do Eldarii. Z tego, co zrozumiałam, nie byli amatorami w tej dziedzinie. Ich znajomość sztuki kulinarnej nie tyle nie istniała, co pochodziła raczej z czasów średniowiecza. Jako, że nie mieli przewidywalnych zapasów żywności, żeby zapewnić sobie przyjemność z jedzenia, to czasami łączyli swoje potrawy z przypadkowymi produktami. Nevra powiedział mi, że głównym składnikiem ich słynnej bitej śmietany, której od dłuższego czasu chciałam spróbować, było mleko Mogliza. Splunęłam do szklanki. Co to jest Mogliz? Lilia, przeginasz! Jestem cały brudny. Przepraszam, mleko Mogliza? Nawet nie wiem, do czego to coś jest podobne. Naprawdę się to pije? Nie pijesz go, tylko używasz jako dodatku. Zdjął szal i natychmiast kilka dziewcząt przyszło go zaczepić. What? Co? Zdjął szal? O co chodzi? Zawsze to samo. I co? Często się to zdarza? Ale że co? Że pokazuje swoją szyję i nagle panienki się na niego rzucają, czy co? Tak, Nevra cieszy się dużą popularnością w kwaterze głównej. A ty? Kontynuowaliśmy rozmowę we trójkę, a Nevra w tym czasie rozmawiał z trzema młodymi dziewczętami. Wy też musicie być tu popularni. Czemu tak myślisz? No jesteście szefami straży, macie w sobie sporo uroku i do tego jesteś... Jesteś? Ciekawe. Mogę wybrać? Błyskotliwe, zabawne i przystojne wyrocznie naprawdę mnie pobłogosławiła. Valkyon. Fajnie, że mam tutaj Ezarela i Valkyona, bo mam tutaj takie fajne dwie skrajności. Ezarel. Gęba mu się nie zamyka. Lubi się chwalić, przechwalać. A Valkyon. Valkyon jest taki cichy. Ale powiem wam, że w tym milczeniu jest więcej uroku niż w takiej paplaninie. Nie zapominaj, że jesteś pretensjonalny, irytujący, a także trochę przewrażliwiony. Oto. Przestań się już tak chwalić, jesteś męczący. Zresztą mówiłam do Valkyona. Wszystko w porządku? Nie za bardzo nadmuchaj swojego? Irytujący? I kto to mówi? Panienka, która bez przerwy zadaje milion pytań. Jedno bardziej przerażające od drugiego. Tak, cóż, nie wiem co mu powiedzieć. Ja, zresztą sam zobaczysz. Ja...
Ale... A czemu Valken się zawstydził? Znaczy, ja nie mówiłam do Valkiona. Co ja robię? Ezerel i ja sprzeczaliśmy się przez chwilę i trochę zapomnieliśmy, że z boku stoi Valkion. Uważasz, że jestem uroczy? Ech, cóż, no tak? Czy ja jestem tak pijana, że nie pamiętam tego, że powiedziałam, że Valkion jest uroczy? Nie wiem, jak to było, ale czuję, że świat kręci się wokoło i tak jest wesoło. Chcę do domu wrócić, a tu co tu się trzesz? To skandal, ona się na nogach trzyma. Gdzie nocy tej się zjawię, wszędzie prawie słyszę słowa te. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Kto nie chce wierzyć, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej mówce ma. Jak cukierek, chusteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Jest taka sena, chyba nie luna. Czy ją rozpalił żar? Kto jej stara puderzec? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Cóż, no tak. Dziękuję. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że... żeby inni nazywali mnie uroczym. What? Po co ja w ogóle to powiedziałam? Lepiej zmienimy temat. Ja nic takiego nie powiedziałam. Znaczy powiedziałam, ale Valken nie mógł tego słyszeć, bo ja nie jestem w ich grze. Ta gra jest niepokojąca. W każdym razie to chyba nie przeszkadza w kontaktach z dziewczynami. Mówiłam, że jak się napiją, to się otworzą bardziej, poluzują swoje kije w tyłkach. W sumie to też dotyczy i mnie. Ja też byłam mocno sztywna. Kurczę, Lilia, właśnie w taki sposób zmieniasz temat? Nienawidzę się. Nienawidzę się. No powiedzcie coś. A w sumie, to nie wiem, niespecjalnie się tym interesuję. Nie interesujesz się dziewczynami, wolisz chłopaków? Aha. Czyli nie ma żadnej dziewczyny, która by cię zainteresowała. Lilia, co ty gadasz? Weź ty się walnij w łeb. Przestań gadać takie głupoty. Nie. Czy jesteś wolny? A może specjalnie dopowiedział, żebym dać mi do zrozumienia, że jest wolny i że bardzo chciałby być zajęty przeze mnie. A czy Ikar o tym wie? A tobie Zeryl? Mi? Chcesz wiedzieć, czy jakaś dziewczyna mi się podoba? A może, czy ty mi się podobasz? Że co? Wiesz, tego typu pytania nie są zbyt delikatne. Ja... Nie to chciałam powiedzieć. Zeryl, dobry jesteś. Co się chciałam powiedzieć? A, już wiem. No myślę, że jeśli jesteśmy w gronie przyjaciół, do swojego wianuszka, do retorek, to możemy sobie porozmawiać o bardziej takich intymnych tematach. Zależy, jaka jest nasza relacja, ale jak jestem z nimi dość blisko, to czemu nie? Oni też mogą mnie zapytać, czy mam chłopaka. Ja się nie obrażę. Nie powinnaś się nim interesować. Valkion, dobry jesteś. Kosisz konkurencję i to tak wprost? A ty, S, przestań ją manipulować, próbuję nawiązać rozmowę. To raczej miłe z jej strony. Zaraz Ezarel wytknie, że Valkion tak mnie nie broni i że na pewno jest coś na rzeczy. To porozmawiajmy o czymś innym. Tym razem naprawdę zmieniliśmy temat. No i po co? Aj tam. Po chwili wrócił do nas Nevra, wyglądał na niespokojnego. Co tym razem dostałeś? 2 drinki gratis i prywatne zaproszenie, jak zwykle. Ulala, faceci. Jakie to pretensjonalne, żeby tylko czuć się trochę zazdrosna, nic na to nie poradzę. Prywatne zaproszenie. Ulala, faceci. Jesteście zabawni. Po jednym dniu im się znudzi. Po jednym dniu? Oby nie za szybko, a czasami mi się przydają. Tydzień temu było to samo. Pozwoliła mi na to, a ja byłem głodny. Po prostu ją trochę przegryzłem. Ezarel podniósł wzrok ku niebu. Wypiłeś krew jakiejś dziewczyny?
tak, w końcu jestem wampirem. Okej. To znowu była dziewczyna z mojej straży? I co, nie przemieniła się? No nie, tylko mi nie mów, że nie wiesz, jak to się odbywa. Coś tam wiem, ale nie jestem pewna, co i jak. No i co, zaraz znowu mi posądzi o stereotypy o ich świecie. Opowiedz mi teorię. W takim razie myślę, że... Drink, drink? Tyle, Czas godziny policyjnej. Wszyscy muszą stąd wyjść. Dokończcie swoje drinki i wynoście się stąd. Już? Jest już tak późno? Karuto położył na stole jakieś pokrowce i poprosił nas, żebyśmy przykryli krzesła. Ej, to miała być impreza. Po co się tak zaodpicowałam? Zostaliśmy dosłownie wyrzuceni z kuchni. Nie sądziłam, że aż tak długo rozmawialiśmy. Wow. W sumie moglibyśmy dokończyć imprezę w którymś z pokoi. Ja na przykład zapraszam do swojego. Bardzo ładnie urządzony przez Valkyona. Jest dużo miejsca. Ja też nie. Na dworze już noc. Powinniśmy wrócić do swoich pokojów. Pomimo, że jesteś w towarzystwie szefów straży, to narażasz się na kłopoty. No, a niby dlaczego? Was cisza nocna nie obowiązuje? Raczej nie. To zrozumiałe, macie szczęście. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe? Tak, macie dużo więcej swobody niż my. Znowu mój niepokorny charakter. O, i co, Valkyon, obrazisz się znowu? Oj, jak mi przykro. Mamy też dużo obowiązków. No dobra, wracamy. Zakończ dialog. No i dobra, ma wrócić do swojego pokoju, ale ja nie chcę. Gdy przychodziłam obok pokoju chłopców, byłam gotowa spokojnie wrócić do swojego pokoju, gdy nagle usłyszałam za sobą hałas. Odwróciłam się, ale niczego tam nie było. Znowu słyszę jakieś głosy? Zdecydowanie pora już wracać. Ciekawe, ile tych piw wypiłam. Ej, a mogę się zawrócić? A, ale nie mogę nigdzie pójść. Dobra, czyli nie mogę. Przyszłam do swojego pokoju, żeby położyć się spać. To spotkanie było bardzo sympatyczne, ale... Trochę kręci mi się w głowie, nie powinnam była tyle pić. Oj tam. Te ich trunki są dużo mocniejsze od tych, które znam z mojego świata. Tam mogłabym wypić znacznie więcej. Boli mnie głowa. Już cię boli? Padłam na łóżko. I obudziłam się w południe. Ale będą się ze mnie nabijać, że mam słabą głowę i że tak spałam jak suseł, ale będą się śmiać ze mnie. S, to jakby mógł, to by wpadł do mojego teraz pokoju i się nabijał ze mnie. Wyjdę się przewietrzyć, chociaż nie mam nic specjalnego do roboty. Sprawdzę przy okazji, co nowego pojawiło się na tablicy ogłoszeń. Może będę miała do wykonania jakąś misję. Myślałam, że tamten wieczór z chłopakami będzie milszy, więcej sobie pogadamy. Ale może jeszcze trafi się okazja, chcę zobaczyć lowometr. Powiem wam, że tak sprawdzałam lowometr, że aż mnie wywaliło. Ej, dlaczego z Valkyonem piątkę? To za to ostatnie, co powiedziałam? Nie, dlaczego on nie ma poczucia humoru w ogóle? Co za gość? Jaka twarda sztuka. Ej, ale podoba mi się takie wyzwanie. No dobra, już wychodzę. Wow! O, Krylis, wszystko w porządku? Tak, ale nie znam twojego imienia. Okej, wystarczyło się przedstawić. Nie wiem, jakiegoś bruderka wypić? Czekaj, jak to się mówi? Chyba tak. O. Lilia, nazywam się Lilia. Hej, Lilia. Dobrze. Co tutaj robisz? Zdecydowałam się zostać, bo nie ma już Hamadryady, która pilnowałaby waszego lasu. Chcesz zostać jego strażnikiem? W pewnym sensie tak. Okej, mogę iść do Kryształowej? Mogę, ale nic mi tu... Oj, chyba nie jesteś w najlepszej formie. Dobrze spałaś? A, wiedziałam, że będą się nabijać. Średnio. Może następnym razem zamówisz po prostu szklankę mleka. Nie jestem dzieckiem. Nie o to chodzi. Po prostu źle spałam. Chyba nie myślisz, że ci uwierzę. Źle spałam. Ja bym powiedział, że to po prostu przez alkohol. Mówisz? Cóż, masz rację. Oczywiście. W sumie Nevra też jest uroczy. Znaczy też. W sumie jest uroczy. Mogę iść ten na poprawkę? Hej, ale na kaca powinnam sobie jakieś rosół chyba wypić. Czemu nie mogę wyjść? Utknęłam tu, Karuto mnie zamknął. Nie mogę wyjść z kuchni, znaczy ze stołówki. Serio się zacięło.
No dobra. No właśnie, skąd ja wiedziałam, że spotkam tutaj Ezarela? Co tam, dziewczynko? Zerwało się nockę? Nie, wszystko okej. Jesteś pewna? Oczywiście. Wydawało mi się, że miałaś wczoraj wyjątkowo dobry nastrój. Nic takiego nie powiedziałam. Wszyscy się zmówili, żeby mnie pouczać, czy jak? Mogę robić to, na co mam ochotę. Tak, i dzisiaj też się napiję jak bąk. Po prostu miałaś taki nastrój. No dobrze, dam ci już spokój. Muszę się przygotować. Przygotować do czego? Jutro w południe wyruszam na misję. Wyjeżdżasz? Tak, na kilka dni. Rozumiem. No to powodzenia. Okej, S wyjeżdża. Minęło kilka dni, a ja nadal nie miałam nic do roboty. Dziwna sprawa, ale odkąd Ezarel wyjechał, dni wydawały mi się dłużyć? Może nawet za bardzo? Czy Gram myśli, że Ezarel jest moim wybrankiem serca? Chyba tak. Od czasu ostatniego spotkania nie widziałam też Valkyona ani Nevry. Zastanawiam się, czy oni nie udali się gdzieś na misję. Daleko, poza kwaterę główną. Okej, czyli od mojego upicia minęło już kilka dni? Nudzę się niemiłosiernie. Zakończę dialog sama ze sobą. Spróbuj się dowiedzieć, gdzie jest Nevra i Valkyon. Może też pojechali na tę samą misję. Dobra, chodźmy do Eveline, której nie mam. Dobra, chodźmy do Miko, której nie ma. Dobra, w moim pokoju nikt się na mnie nie czai. To może i dobrze. Kuźnia? Nie mam. Może w jedzonku ktoś będzie? Nie mam. Dobra, to wychodzę na dwór w takim razie. No dobra, jakby jeszcze mi się gra nie zacinała. O, Mary! Mary, co ty tu robisz? Nie wygląda zbyt dobrze. Niedźwiedź, boję się go. Gdy wychodzę na dwór, to na mnie warczy. Mam go dosyć. Chcę, żeby sobie stąd poszedł. Wiesz teraz, że on... Wiesz, teraz to on zostanie w lesie na dobre. Ale dlaczego on warczy? Co? Tak, ale są też pozytywy tej sytuacji. Jak się zgubisz, to na pewno pomoże nam cię odnaleźć. Nienawidzę go! Pobiegł w siną dal. Dlaczego go nienawidzisz? O co chodzi? Nie rozumiem. Mogę wyjść? Pewnie czy nie mogę. Nie. Chwila, nie znalazłam chłopców w całej kwaterze głównej. W ogóle jakoś mało tutaj osób. Może znowu mnie pominęli w jakiejś misji. Gdy trochę pospacerowałam, okazało się, że faktycznie wszyscy są mocno zajęci. Albo mają coś do zrobienia na terenie kwatery głównej, albo są na misjach na zewnątrz. A pozostali, czyli my, wszyscy, którzy nie byli aktualnie na misji, nadal byliśmy uwięzieni w kwaterach, w murach kwatery. Nie odwołano jeszcze godziny policyjnej, chociaż nie wiedziałam dlaczego. A no w sumie, skoro nie masz Hamadriady, jak się okazało, podczas jednej z rozmów, wieść okazała się prawdziwa. Nevra i Valkyon udali się na misję do innego regionu. Czy dołączyli do Ezarela? Tego nie wiedziałam. Faktem jest, że bez tej trójki kwatera główna wydawała się niesamowicie pusta. Nie ma sensu zbyt dużo o tym rozmyślać. Trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcie. Znajdź jakieś zajęcie sobie, jakieś zajęcie. Może pójdę pogotować, co? O, chodźmy pogotować. Cóż, ostatnimi czasy nie mam zbyt wiele rozrywek. W zasadzie to się po prostu nudzę. Dobra, to już wszyscy wiemy. Nie mogę tak tu sobie być i nic nie robić. Tego na pewno nie zniosę. Nikt nie ogłasza żadnych misji. Co mam robić? Może mogłabym o to zapytać bezpośrednio Carol Picard? W sumie czemu nie? Kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Czemu Ikar? Dobra. Ja chciałam pogotować. No ale... Dobra, alchemia to jest... Właśnie. Działka Ezarela, a tutaj się znalazł Kero. Dziwne. Lilia, czemu zawdzięczam tę wizytę? Szczerze mówiąc, nudzę się niemiłosiernie od kilku dni. Zastanawiałam się więc, czy nie masz może do zlecenia jakiejś misji? Nieważne, co to będzie. Mogę nawet pozamiatać śmieci. Och, ta desperacja. Ach tak, jesteś aż tak zdesperowana.
Tak, w kwaterze głównej nie ma teraz praktycznie nikogo, kogo bym znała. A nie zadomowiłam się tu jeszcze na tyle, żebym potrafiła sama znaleźć sobie zajęcie. Rozumiem, nie próbowałaś znaleźć sobie kolejnych przyjaciół? Tak naprawdę to nie miałam nawet zbyt wiele okazji, żeby kogoś poznać. W ostatnim czasie przebywałam głównie w towarzystwie osób takich jak ty albo szefów straży. Z elitą. Nie widywałam zbyt wiele zwykłych członków, takich jak Chromczelaja. Osób takich jak ja? Tak, wyższych rangu członków Straży L. Tak bym to ujęła. Oczywiście, nie chcę przyklejać ci żadnych łatek. Rozumiem, ale wiesz, poza rangą nic nas nie odróżnia od zwykłych członków straży. Wiem, ale wydawaliście się mi bardziej przystępni dla osób na tym samym szczeblu w hierarchii, co wy. Ta rozmowa przybiera dziwne tory, haha. Masz rację, przepraszam, że wprawiłam cię w zakłopotanie. Co? Czemu? Ja nie rozumiem. Wszyscy jesteśmy wrażliwi. Płatki śniegu. Nie, ani trochę nie wprawiasz mnie w zakłopotanie. Po prostu zwykle nie spotykam osób, które są w tym temacie tak to ból szczere. Ja też nie mam przyjaciół poza Lśniącą Strażą. Ojej, tak dlaczego? Nie jesteś zbyt towarzyski? Ja mogę zostać twoją przyjaciółką, jeśli chcesz. Nawet zdążyłem cię już trochę polubić. A więc postaraj się polubić mnie bardziej. No... Cóż, nie chciałam powiedzieć nic stosownego. Jezu, drogi. No dobrze, wróćmy do naszych spraw. Chcesz jakąś misję, tak? Mój poziom irytacji. Przepraszam. Tak, zgadza się, masz mi coś do zaoferowania? Cóż, teraz gdy obowiązuje godzina policyjna, nie mam raczej problemu z obsadą na misję. Wszystkie, które były dostępne, są już rozdane. Co prawda została jedna, ale nie jestem pewien. Cóż, nie wiem, czy powinienem ci ją powierzyć. Na czym miałabym polegać? Oho, czyżby związane coś z wodą albo lasem? Cóż, jakby to ująć? Cóż, podszedł do biurka, napisał coś na kartce i wsunął ją do koperty. Przekaż to Miko, niech sama ci powie. Dobrze. Miał tak zmieszaną minę, że nie miałam odwagi o nic więcej pytać. Oj, bo on jest przewrażliwiony, tak samo jak wszyscy. List od Kero nie jest nawet zapieczętowany. Kusi mnie, żeby otworzyć kopertę. Wielkie niebo, nie mogę w to uwierzyć. Misja, którą chcę powierzyć mi Kero, ma polegać na posprzątaniu prochów z drzewa Jowoni? Jacie! To jakiś horror. Kategorycznie odmawiam wypełnienia tej misji. Wykonam tę misję niezależnie od tego, ile mnie to będzie kosztowało. I teraz pytanie, czy chcę grać panienkę z okienka? Czułą i wrażliwą, czy chcę grać taką dziewczynę, na którą zasługuje walki on, na wojowniczkę, która się niczego nie boi. O twardym charakterze. Próbowałam taką grać przed nim, co w sumie... Chyba nie okazało się do końca dobrym wyborem. Bo taka mu się chyba nie podoba. Chociaż Ikar... A nie. Ikar też mu się nie podoba. Powiedział, że nie ma nikogo na oku. Ale może kłamał? Ej, kłamał pewnie. Bo Ikar jest przeciwieństwem takiej dziewczyny, na którą ja próbuję inspirować. Powiedz Miko, że przyjmujesz misję. Ej, ale może najpierw nie powinnam się zdradzać, że przeczytałam jej list, nie? Bo to był list do niej. No cóż. Nie przeszkadzam? Ach, Lilia, nie. Kero przekazał mi list dla ciebie. Pokaż, o co chodzi. Chyba chodzi o jakąś misję. Kero nie chciał mi powiedzieć, co dokładnie jest w środku. Nie zaglądałaś? Dlaczego miałabym to robić? Nie, nie zaglądałam, przyznaję się, zaglądałam. Z ciekawości. Chyba tak. No to sprawdźmy, co pisze w takim razie. Otworzyła list, a potem nerwowo się zaśmiała. Miko? Czy on jest poważny? Chce ci to powierzyć? Przepraszam, nie powinnam się z tego śmiać, ale to dosyć groteskowe. Przyznaję, że mimo wszystko jest to dosyć groteskowe. Wcale nie uważam, że to śmieszne. Czuję się trochę zażenowana. No, to jest trochę groteskowe.
przepraszam i mimo wszystko, nie powinnam się z tego śmiać. Lepiej się śmiać niż płakać, jak sądzę. A więc akceptujesz misję? Przypuszczam, że ktoś i tak będzie musiał to zrobić, prawda? Nie, przykro mi, ale nie mogę. Tak. A więc zgoda. Poproś kogo chcesz, żeby ci towarzyszył. Oddaj list przy bramie wejściowej. Pozwolą ci przejść. Weź też coś, do czego będziesz mogła zabrać te prochy. Wszystko znajdziesz w piwnicy. Zakończ dialog. A ja mam zebrać te prochy, tak? W sensie, myślałam, że posprzątać, w sensie... Ale no dobra, zebrać. No tak, fakt. To z kim mogłabym się udać na tę misję? A raczej, kto w ogóle zechce ze mną pójść? Ej, ale skoro nie ma chłopaków, no to z kim ja pójdę? Nie ma tu zbyt wielu osób. Nie ma tu teraz zbyt wielu osób. Już od kilku dni nie widziałam Ikar, a Alaya ciągle jest zajęta w związku z ostatnimi nowinami. Jakimi nowinami? Zostaje mi tylko Kero, Chrom, Yamon i Leiftan. Nie odważę się przeszkadzać Eveline. No tak, naszej lekarce. Niech pracuje! No, nie odważę się i nawet się gra zacięła. Tak się wystraszyła Eveline. Zapytam Yamona, zapytam Chroma, zapytam Kero, zapytam Leiftana. Wybór ciężki. Więc tak, wyeliminujmy. Leiftana nie chcę, bo ja go nie lubię. Jakoś nie przemawia do mnie. Mam wrażenie, że mu źle z oczu patrzy. I jak dla mnie jest zbyt miły, zbyt słodki i zbyt przykleja się do mnie. Nie lubię takich. Kero sam mi to zaproponował, więc w sumie mógłby mi pomóc. Chrom? O, z Chromem się już pogodziłam, ale to dzieciak nadal. Yamon. Nie jest zbytnio rozmowny, ale ma siłę, więc nic by mi się nie stało w lesie. A czy bym sobie z Yamonem pogadała? Jeden z moich widzów uwielbia Yamona. Z dedykacją dla ciebie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby go tym kłopotać. Ma wiele zajęć, a ta misja nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Ale mógłby się zrehabilitować po tym, jak mnie uszkodził. Ale a gdzie ja mam? Gdzie ja mam go znaleźć? Dobra, mam iść do piwnicy i wziąć. Mam już wszystko, co będzie mi potrzebne, żeby zamieść prochy i owoni. Muszę jeszcze znaleźć partnera do wypełnienia tej misji, czyli... Aha! Ale nie, to mam szukać Yamona czy kogoś innego w końcu? Nie wiem. Hej, Kero! Znów się spotykamy. Zdecydowałaś już co do swojej misji? Tak, postanowiłam się jej podjąć. Trochę dzięki tobie. To bardzo dobrze. Chcesz pójść ze mną? Wolę tam pójść z kimś innym, przykro mi, Kero. No mówię, że chciałam z Yamonem. Hello, dajcie mi Yamona. Dobra, Eveline, nie. Gdzie jest Yamon? O, Yamon! Cześć, Yamon! Miko powierzyła mi nową misję. A, dobra, on coś też chce powiedzieć. Lilia, co ty tu robić? Tak? Tak, muszę pozamiatać prochy Yvoni. Chcesz iść ze mną? Ty chcieć wykonać misję ze mną? Tak, jeśli ci to nie przeszkadza. Yamon przyjmować, my iść na zewnątrz, zgoda. Wow. Mam przyjaciela w ogrze. Miło mi w sumie. Może jakiś romans z Yamonem. To by dopiero było. Nie musiałam nawet pokazywać listu od Miko, żeby strażnicy pozwolili nam przejść. No tak, bo mają przecież wielki szacunek do Yamona. Naprawdę, właśnie, naprawdę mają przed tobą respekt. Ja bardzo imponować. To na pewno. Dobra, znowu idziemy tam do tych... O. Nie wiedząc nawet jak, potknęłam się o własne nogi i upadłam na ziemię. Lilia, upaść, haha. Nie śmiej się ze mnie. Tak, potknęłam się nawet, nie wiem o co. Nie, tak, nie. Tak sobie tylko słucham dla rozrywki, co Ziemia ma mi do powiedzenia. Yamon często słucha Ziemi. Ziemia uczyć wiele rzeczy. Hej, ja tylko żartowałam. Ziemia też się śmiać. Okej. Czasami naprawdę nie rozumiem tego gościa. Dobra, nie wiem gdzie iść, dlatego się kręcę bez sensu. To nie tu.
Kurde, wychodzę znowu. O, grzybowy krąg. Hej, powiedz mi, jak długo jesteś w straży? Długo. To znaczy? Ja mam nie mieć głowy na czas. Do czas. Ja mam być długo. Rozumiem. Ciekawe, jak bardzo mi lowometr... Jezu, gdzie mam iść? Lowometr z Jamonem skoczył. Ten las zmienił się, odkąd nie ma tu Hamadryady. Wydaje się zdrowszy. Bo jest. Krylis? Ależ mi przestraszył. Nie powinnam była tego głośno mówić. Nie wiedziałam, że tu jesteś. O nie, mana mi się kończy. Czy to jest jakiś konflikt? A że mam tak warczeć? Czy to jest ich tajemny język? Żeby Karuto zrobić zupa. Co? Rozumiem, przyjdę je spróbować razem z tobą następnym razem. Jamon, cieszyć się. Okej, okay, to były ich takie przyjacielskie warczenia na siebie. Miło, miło. O, wreszcie. Tu? Nie. Tu? Tu? Gdzie ona jest? Wręcz nie mogłam się doczekać, żeby tu przyjść. No wreszcie. O, wreszcie dotarliśmy. Och, duży tu być bałagan. Tak przykro mi. Dlatego teraz przyszliśmy tu posprzątać. Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jamon, tylko mówić. Lilia się uspokoić. Przepraszam. O Jezu. To pracę. Zakończy dialog. Nie o to chodziło, no. Nie mówiłam tego... Nie mówiłam tego z jakąś pretensją, złością czy coś, no. O, prochy. Znów te hałasy. A może spotkam ducha jej? Ty nie wyglądać dobrze. Ty mieć dziwna mina. Nic mi nie jest. Jest, bo kończy mi się mana. Ostatnim razem, gdy słyszałam jakieś głosy, okazało się, że to Hamadryada. Dlatego lepiej będzie, jeśli to zignoruję. Dobra, bierzemy dalszą część prochu. Dalszą część prochów. Lilia, co się stać? Sama nie wiem. Wydawało mi się, że usłyszałam jakiś głos, ale to nie może być prawda. Zmyćmy te prochy i nie rozmawiajmy o tym więcej. Dobra, i co się teraz stanie? Cholera, ciężko wyrwać ten korzeń. Ej, a może ona nie zginęła? Może siedzi w korzeniu? Miałam wrażenie, że minęło już kilka dobrych godzin. W końcu udało mi się wykopać korzeń łopatą. Jamon tego nie zrobił! Myślałam, że wyręczy mnie w czymś takim. Została po nim tylko górka rozkopanej ziemi, która smutno przypominała o tym, że kiedyś rosło tu drzewo Iwoni. Zaczęłam o niej myśleć. Co by się stało, gdybym poznała ją przed tą całą tragedią? Żeby zamaskować trochę jej odejście, Jamon wylał na ziemię jakiś eliksir. Niemal natychmiast na miejscu drzewa wyrosło jakieś zioło. Jakieś oczyszczające. Bo pomimo wszystko, trochę żałowałam tego, co się stało. Gotowe. Nie ma tu nic więcej do roboty. Włożyłam prochy i korzeń do worka. W głowie ciągle słyszę te hałasy. Czy powinnam o tym powiedzieć Jam? Mała dziewczynka, wyjść! Jak nie, Jamon gniewać się. Że co? Karen, ja cię wyczuwać! Karen? O! Jamon, skąd ty zawsze wiesz, że to ja? Wydawało mi się, że byłam dość dyskretna. Ty mieć ładny zapach. Za dużo perfum. Młoda dziewczyna uniosła wzrok ku niebu, a potem zrobiła przepraszającą minę. Karen? Moi drodzy, Karen już na zawsze będzie kojarzyła mi się z Ackerfern. Dobra, i co? Ostatni mój dialog to był? Pewnie dostanę jakąś karę. Ty naruszaj zasady. No i dalej nie mogę iść. Nie masz wystarczająco dużo many, by to zrobić. No cóż, moi drodzy.
gra wymusiła na mnie zakończenie odcinka. Ja z chęcią bym sobie pogadała z tą Karen i w sumie bym się przedstawiła, kimże jest ta dziewczyna. Jest chyba elfem, uszy ma podobne do... Chociaż Nevra też ma uszy takie spiczaste. No nic. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja zamierzam zbierać manę. A może kupię? Tak się napaliłam ostatnio na Eldarię i tylko bym w Eld grała. Jakoś tak wciągnęła mi ta historia. No co, to dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście na imprezce z chłopakami. Ja niby tak, ale nie czuję satysfakcji. Było za mało, za krótko, za mało rozmawialiśmy, zbyt mało intensywnie, także tak powiem. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!